To jest Espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Tysiące Gruzinów protestują przeciwko ustawie o przejrzystości wpływów zagranicznych, zwanej ustawą rosyjską. W jej myśl osoby prawne i podmioty medialne, które są finansowane w więcej niż 20% z zagranicznych źródeł, trafiłyby do specjalnego rejestru. Policja użyła siły oraz gazu łzawiącego wobec protestujących. Rządząca Gruzją partia Gruzińskie Marzenie próbowała wprowadzić ustawę w zeszłym roku, jednak wycofała się w obliczu protestów. To, co się dzieje w Gruzji, moim zdaniem jest już zapowiedzią takiej strategii reorientowania się, trochę hedgingu. Państwo, które widzi, iż zmienia się układ sił regionalny czy też globalny, buduje sobie już nowe relacje z tymi, którzy będą mieli w przyszłości więcej do powiedzenia. I w przypadku państw małych te nowe relacje czy nie tylko będą oznaczały nieprowadzenie polityki wrogiej, chociaż oczywiście też, ale one też będą oznaczały próbę dostosowania rozwiązań w zakresie polityki wewnętrznej do tego nowego modelu. Znaczy, jeżeli zwycięża Rosja autorytarna i autorytarne Chiny w tej globalnej rywalizacji, no to rozsądnie państwu takich rozmiarów i o takim położeniu jak Gruzja jest przyjęcie rozwiązań w polityce wewnętrznej, które też będą postrzegane jako autorytarne. Mówi Marek Budzisz, ekspert do spraw Rosji i postsowieckiego wschodu. Stany Zjednoczone i Unia Europejska zaapelowały o wstrzymanie prac nad ustawą. Sprzeciwia się jej także prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili, twierdząc, że stoi ona w sprzeczności z proeuropejskimi aspiracjami Gruzji. Zurabiszwili zapowiedziała, że jej nie podpisze. Gruzińskie Marzenie ma jednak wystarczająco dużo mandatów w parlamencie, by odrzucić jej weto. Jeżeli wyborcy w Gruzji popierają partię Dziny Iwaniszwilego, która głosi tego rodzaju filozofię geostrategiczną, no to ci wyborcy uznają, że to jest polityka korzystna, dlatego że po pierwsze to jest polityka, która jest w stanie bardziej uchronić Gruzję przed wojną, niżli pójście w stronę NATO. To jest moim zdaniem wynik tych fatalnych doświadczeń roku 2008 i jeszcze bardziej złego wrażenia, które stworzyła misja prezydenta Sarkoziego, który doprowadził do zakończenia działań wojennych, zawarcia takiego traktatu o rozejmie, w którym to traktacie były zawarte też zapisy mówiące o przyjęciu formuły dyplomatycznej na rzecz odzyskania przez Gruzję kontroli nad tymi zbuntowanymi prowincjami w postaci Osetii i Abchazji. I zaraz po zawarciu tego porozumienia Zachód po prostu zapomniał o tej umowie. Żadne działania dyplomatyczne nie zostały podjęte. Wybory parlamentarne w Gruzji mają odbyć się w październiku tego roku. Partia Gruzińskie Marzenie ma blisko 50% poparcia w sondażach i nie posiada znaczących rywali. Cała rozmowa z Markiem Budziszem wkrótce na kanale Układu Sił w YouTube. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.układsil.pl i w papierowej wersji magazynu.